Drodzy panowie, drogie panie, również, ale przede wszystkim drodzy panowie, bo to do was. Chcę wam przypomnieć pewną złotą myśl Einsteina. Einstein twierdził, że jak coś nie działa za pierwszym razem, za drugim razem, za trzecim razem, to na pewno nie zadziała za czwartym razem. Czyli, że historia się powtórzy. Wniosek z tego wniosku Einsteina jest następujący, że jak coś działa za pierwszym razem, za drugim razem, za trzecim razem, to jeżeli nie nastąpiły żadne zmiany, to za czwartym razem to też zadziała. I chcę wam powiedzieć, że Einstein był geniuszem. Einstein był geniuszem, jeżeli chodzi o prawa fizyki. Natomiast Einstein zauważył również, że wszystko jest względne i że każda reguła ma swój wyjątek. I ta reguła, że jak coś zadziałało za pierwszym razem, zadziałało za drugim razem, zadziałało za trzecim razem, to nie musi zadziałać za czwartym razem, dotyczy przede wszystkim kobiet. Jeżeli za pierwszym razem powiedziałeś do kobiety coś miłego i się uśmiechnęła, za drugim razem powiedziałeś do kobiety coś miłego i się uśmiechnęła, za trzecim razem powiedziałeś to samo miłe do kobiety i się uśmiechnęła, to jak powiesz to za czwartym razem, to bardzo możliwe, że ona się albo postuka w czoło, albo przestanie się do ciebie uśmiechać.